Po raz ósmy przeprowadzono plebiscyt na najbardziej poczytną książkę minionego roku. Tym razem o statuetkę Gryfa Literackiego walczyły 22 pozycje książkowe autorów pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego. Były też albumy, były poezje, były książki socjologiczne, także no, różnorodność wszelaka. Zwyciężyła książka historyczna pod tytułem Kaszubskie losy autorstwa Józefa Franciszka Wójcik. To jest książka, w której no, składam hołd ludziom, wśród których żyję. Kaszubom. Tak się złożyło, że ja jestem z pochodzenia z Podkarpacia, nawet jeszcze dalej, bo Kresow, jak mój ojciec, we Lwowie się urodził. Ja się urodziłem na Podkarpaciu. No i od 65 roku mieszkam tutaj w Gdyni, na wybrzeżu. Laudację na temat zwycięskiego tytułu wygłosiła Genowefa Kasprzyk. Statuetkę wręczyła dyrektor placówki organizującej plebiscyt Danuta Balcerowicz oraz wiceprezydent Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Przypomnijmy, najpierw najpoczytniejszą książkę wybierają sami czytelnicy z poszczególnych placówek na terenie powiatu wejherowskiego. Następnie z grona nominowanych publikacji kapituła konkursu wybiera ich zdaniem najlepszą. Kapitułę stanowią laureaci poprzednich edycji konkursu Gryf Literacki.